Mały sielankowy Kraków, położony pomiędzy trzema potężnymi imperiami. Jaka przyszłość go czeka? Czy rozwinie się w potężną metropolię? A może stanie się czymś więcej? Jednego jestem pewien. Uwielbiam naleśniki z serem na śniadanie, są przepyszne. No, witam imperialistów, tutaj Lukas. Miastem rządzi prezydent Kacper. A to już wskazuje, że mamy bardzo liberalny system prawny. No, z drobnymi wyjątkami. Ale mamy już szkoły i lucyferyzm. A to są całkiem niezłe podstawy do stworzenia dobrej i zdrowej gospodarki. Mamy czarne złoto oraz uniwersytet. Słyszałem, że ponoć dobry. Ale co ważniejsze, mamy już zalążek przemysłu włókienniczego i dostęp do gigantycznego austriackiego rynku, na którym będziemy sprzedawali nasze dobra. Tylko to wynika z tego, że Kraków startuje jako państwo poddańcze Austrii. Czyli takie, które nie za dużo może na arenie międzynarodowej, a praktycznie nic nie możemy, ale nawet ta sytuacja ma swoje plusy. Kraków jest taką dziurą, że o smogu tutaj jeszcze nie słyszano. Ale doprowadzimy do takiej sytuacji, że to Austriacy będą przyjeżdżali do Krakowa za pracą. Dlatego musimy zreformować nasz rząd, wprowadzić do niego inteligencję, która o dziwo ma bardzo duże wpływy. Nawet mogę konserwatystów wywalić z rządu. Niesamowite. Pierwszą technologią, którą będę badał, jest egalitaryzm. Tolerancję kulturową chyba jednak trzeba wynaleźć. Jako że u nas mieszka jeszcze mało ludzi, to nie ma za bardzo na kogo nakładać podatków konsumpcyjnych. No nic to, stwórzmy nowe miejsca pracy. Inteligencja popiera armię zawodową? To pewnie dlatego, że nigdy tam nie będą służyli. To na pewno dlatego. Poprawmy też relacje z Austrią, bo jak będą pozytywne, to nas nie podbiją. A nie ukrywam, jest to dużo większy kraj od nas. Potężnym PKB. Unowocześnijmy metody produkcji w naszych zakładach krawieckich. Od razu lepsza wydajność. Ustanówmy też pierwsze szlaki handlowe na meble z Krakowa. W końcu markę krakowską trzeba rozpromować. Wow, mamy już nawet kolegium oświaty rozwinięte. Edukujemy populację. Wynaleźliśmy coś takiego jak akceptacja kulturowa, dlatego wprowadzamy wielokulturowość. Inteligencja jest bardzo zadowolona. Reszta nie. Koniecznie. Wkurzyłem totalnie lokalsów, widać, że słoiki nie za bardzo im na rękę są. Rozpocznijmy też kampanię promocji Krakowa na świecie. Patrzcie, jakie ładne fabryki, nigdzie indziej takich nie ma. Propaganda była chyba kiedyś skuteczniejsza. Ach, te pacze paradoksu. Kościół nadużywa władzy? No kto by się spodziewał? Wielokulturowość przeszła, co spowodowało napływ ludności z tej biednej Austrii. Więcej osób chętnych do pracy, no to trzeba zbudować więcej fabryk. Jak i więcej podatków. Klasa wyższa postanowiła hojnie obdarować biednych. A propos sytuacji biednych, to pamiętajcie, że zawsze możecie mnie wesprzeć na moim kanale. Wystarczy, że klikniesz guzik wesprzyj pod dowolnym materiałem i wybierzesz dowolny poziom wspierania. Wielu jej przedstawicieli popiera wprowadzenie prawa, które według nich określa sprawiedliwy sposób podziału majątku. Podzielcie się swoim majątkiem. No tak, zdecydowanie poprawmy poziom życia klasy niższej. W końcu to akurat ubogich obywateli mamy najwięcej w tym kraju. I dlaczego klasę niższą symbolizuje kobieta, a średnią i wyższą facety z brodą, wąsem oraz kijem w ręku? To groźnie wygląda. Zburzyłem ostatnie pola w Krakowie, więc właścicieli ziemskich już praktycznie nie mamy. Wszyscy będą pracowali w naszych fabrykach. Czas na pierwszą kolej w Krakowie. Pierwsza linia kolejowa poleciała na Rzeszów. I kończy się w szczerym polu. Wiem, to jest radykalne to co robię, ale jednak potrzebuję większej ilości pracowników. Poza tym to też podniesie standard życia ubogich ludzi. Żeby podnieść standard życia w naszym mieście, wprowadzamy prawa osób ubogich. O dziwo, przemysłowcy to popierają. Chcemy, żeby Kraków był najbardziej atrakcyjnym miastem na świecie. Mamy zasiłki dla ubogich, ale powiem wam szczerze, na razie mamy bardzo mało ubogich. Praktycznie zero. Tak, zasiłki dla ubogich zdecydowanie działają najlepiej, kiedy nie ma ubogich. Reformuję też naszą administrację, żeby była bardziej przyjazna dla ludzi. Prezydent Maciej nawet był zbyt przyjazny i kiły się nabawił. Nadszedł czas mechanizacji naszych fabryk. O, w międzyczasie trwa jakaś zawierucha, co będzie chyba kosztowało moje szlaki handlowe. I nawet zostałem wezwany do tej wojny. Obecności wojska nie stwierdzono. Nie zwracajcie uwagi na Kraków, ja tutaj tylko robię biznes. Wygląda, że w walce o wielką dominację niemiecką została Austria oraz potężne Lippe. Trochę lipna sytuacja.
czas na prywatną służbę zdrowia, od razu bardzo mocno zainwestuje w tą instytucję. Przecież nie ma nic bardziej ważnego niż dbanie o zdrowie i dobro własnych obywateli, bo część ich dobra jest i też moim dobrem. Mimo wszystko, wciąż ich za dużo umiera. To na pewno wszystko przez te złe dzieciaki. Kto to słyszał, żeby zabierać je do pracy? Po tych wszystkich zmianach i inwestycjach PKB Krakowa poszybowało w górę, przekroczyliśmy 10 milionów, co spowodowało, że zobaczcie, przeskoczyliśmy brazylijską i egipską gospodarkę. W Krakowie naprawdę dobrze się żyje. Nawet kobiety dorobiły się już wideł, tasaków, a panowie nadal dzierżą laski. Ale czy ich tutaj nie było dwóch? Ciekawe, gdzie ten drugi się podział. Teraz jeszcze patrzę, że jestem najbardziej wartościową prowincją całego austriackiego rynku. I w sumie, gdybym nie oddawał 10 tysięcy funtów, to może byłoby mnie stać na armię. Udało się! Czas otworzyć krakowską giełdę papierów wartościowych. Krakowiacy bogacą się! Zobaczcie, ile tych biednych Niemców przybyło już do Krakowa za pracą. Dobra, skoro już mamy tak dochodowe społeczeństwo, to może czas zmienić system podatkowy. A nuż może tym razem nie upadnę po jego wprowadzeniu. Ta technologia będzie dla nas przełomowa. Ach, powiew świeżości. To chyba coś, czego dzisiejsi mieszkańcy Krakowa niekoniecznie doświadczają. Naprawdę dobrze prosperujący poziom życia. Ale szykujmy się już na wojnę. Broń artyleryjska, szrapnelowa. O, Austria i Rosja się bije. Ale dlaczego to mnie dotyczy? Ja przecież nie biorę udziału w tej wojnie. Chyba. O co chodzi z tą Austrią? Ona z każdym się bije. Dobra, muszę troszeczkę pozbijać moje sposoby produkcji, żeby zacząć na czymkolwiek zarabiać, bo tracą moje przedsiębiorstwa. No niestety, to jest widok, kiedy się opiera swoją gospodarkę na jednym sposobie pracy. I do tego te zniszczenia wojenne, to mnie strasznie boli. Ale w sumie dla mnie dobrze, bo tak widzę, że mimo iż bataliony się zwiększają, Austrii to jednak siła armii spada. I tak mijał sobie ten czas, bardzo, bardzo szybko. Kraków z mojej mieściny zmienił się w wielką aglomerację. Kolejni prezydenci przychodzili, ale też i odchodzili. Budowano dużo fabryk mebli i paru innych rzeczy. Dobrobyt obywateli Krakowa niebotycznie wzrastał i wciąż był niesamowicie dobrym miejscem do migracji. Aż nadszedł niesławny rok 1869. W którym to cesarz niemiecki Ferdynand von Habsburg, zazdrosny o bogactwa Krakowa, zabronił jego mieszkańcom jedzenia naleśników na śniadanie. Jak bardzo trzeba być chorym człowiekiem, żeby coś takiego zrobić. To bardzo zdenerwowało mieszkańców Krakowa. Dlatego zaczęto przygotowania do wojny! A deklaracji niepodległości naleśnikowej ogłoszono 14 listopada 1969 roku. Niestety żadne z wielkich mocarstw nie chciało poprzeć Krakowa w tej słusznej sprawie. Dowódcą polskich wojsk został Ignacy Chłopicki, który był romantykiem z zamiłowaniem do wielkich dział. Nie ma nic lepszego niż zapach artylerii o poranku. Powołajmy również żołnierzy poborowych. Oprócz niepodległości zażądajmy reparacji wojennych od Austrii. Podbijmy też obszary Galicji Zachodniej oraz Wschodniej. Halo, pomocy, ktoś mnie wesprze? Proszę. Do broni! Do broni! 65 batalionów polskich przeciwko. To i tak nie ma znaczenia, ja tego nie wygram. Jednak słuszność tego konfliktu jest zdecydowanie po naszej stronie i nasze wojsko jest o wiele bardziej bitne od austriackiego. Jakimś dziwnym trafem Kraków wciąż pozostał częścią rynku austriackiego, czyli właśnie Austria dostarcza nam broń, amunicję, wyposażenie dla naszych żołnierzy, którzy walczą z ich wojskiem o niepodległość. Możliwe, że to jakaś nowomodna amerykańska strategia biznesowa. Ja robię interes życia, Austria niekoniecznie. Muszę przyznać, że Ignacy okazał się być bardzo uzdolnionym dowódcą. 10 razy większe straty. Wygrywa bitwę za bitwą. Komu jak komu, ale tobie Ignacy to się awans zdecydowanie należy. Na razie idzie nam bardzo dobrze. Tak, przeszliśmy do ofensywy. Trzeba wykorzystać tak uzdolnionego dowódcę. Widząc porażki Austrii, sojusznicy zaczęli ją opuszczać. Zobaczcie Ignacego, on na pewno oślepia przeciwników tymi medalami. Jak inaczej odnosiłby tak druzgocące zwycięstwa? Nastawienie Austrii zaczęło spadać. Ale co w tym dziwnego, poniosła znacznie większe straty od Krakowa. I tak po niecałych 4 latach krwawego konfliktu Austria skapitulowała. A nasz Kraków urósł. Ale świat może tego nie znieść. Wolnego Krakowa. Dziękuję wojskowym za służbę. Teraz musimy opanować cały zamęt, który powstał w wyniku uwolnienia Krakowa. Zbliża się też jakaś rewolucja. Nie było jeszcze takiej rewolucji, której by nie stłumiła tajna policja. Niestety na nowo powstałych obszarach mamy bardzo duży zamęt społeczny, dlatego zwiększono wydatki na policję. Chociaż kto wie, może czas wprowadzić policję zmilitaryzowaną. Słyszałem, że w niektórych krajach się to sprawdza.
Gospodarka Krakowa po uwolnieniu wystrzeliła w górę, mimo przejściowych problemów. Niestety, średni poziom życia się znacząco obniżył, ale to wszystko przez mieszkańców nowo podbitych terytoriów, na pewno. A liczba populacji uległa dużemu zwiększeniu. W Galicji Wschodniej zbudowano pierwsze elektrownie oraz zaczęto rozbudowywać tu przemysł zbrojeniowy. Zawarto też dużo bardzo korzystnych umów, czego nasze zyski z cła były naprawdę wysokie. Ale kto nie lubi pieniążków? Ja bardzo je lubię. W celu przygotowania się na nadchodzące konflikty zwiększono liczbę wojska. Ponownie, wydatki na wojsko znacznie się zwiększyły. Nie ma chyba lepszego momentu niż wykorzystanie konfliktu pomiędzy Prusami oraz Austrią do ataku na Prusy. Oczywiście w celu zabezpieczenia mniejszości polskiej, która zamieszkuje Śląsk, Poznań oraz Prusy Zachodnie. Wcale nie chodzi o kopalnie siarki i ołowiu znajdujące się na Śląsku. Dowództwo nad obroną powierzono Tomaszowi Ostrowskiemu, a przygotowania do ofensywy zawierzono Leonowi Zajączkowi. Kraków zdecydowała się wesprzeć Rosja. Powiem szczerze, wykorzystamy ją. Wyzwolenie Pomorza brzmi jak dobry plan. Do broni, rodacy! Potrzebujemy siarki i ołowiu do naszych fabryk wojskowych, to znaczy musimy wyzwolić naszych obywateli. Niestety, pruskie wojsko jest zatwardziałe. Zobaczcie, jaki on jest twardy. Front został przerwany i nasze wojska wyzwalają Austrię zamiast atakować dalej w kierunku Prus Wschodnich. Niestety wojna z Prusami nie była aż taka łatwa. Mimo to ofensywa ruszyła z kopyta, docierając już do Poznania. Front wschodni nawet nie drgnął. Polskie czołówki dotarły do Berlina i doszło w wyniku tego do wielkiej bitwy, którą polskie wojsko pod dowództwem Leona Zajączka wygrało. Ciekawe, co czuł Albrecht Dreyer, przegrywając bitwę z Zającem. Tego Prusy już nie mogły znieść i 9 lutego 82 roku kapitulowały, zrzekając się Śląska oraz Poznania. Kraków miał naprawdę dziwne granice po tej wojnie. Na nowo wyzwolonych terenach niestety trzeba było wprowadzić dodatkowe oddziały policji. Jednocześnie w Krakowie doszło do pewnej zamiany ról. Podejrzane. W Galicji Wschodniej niedawna rozbudowa tego obiektu zrodziła wiarę przyszłości, w której cała nasza ojczyzna Kraków będzie korzystać z energii elektrycznej. Oczywiście energia bez granic. Jak bez granic są możliwości naszego kraju i jego rozwoju. Rozbudowa śląskich kopalni węgla trwa. Nasza niesława dzięki dyplomatycznemu tuszowaniu bardzo szybko spada na świecie. Dlatego generał Zajączek ponownie jest mobilizowany i rusza na front pruski, żeby wyzwolić ostatnie polskie obszary mniejszością niemiecką, czyli nasze. Tym razem to wcale nie chodzi o te porty, które się znajdują w Gdańsku. I po tej wojnie będzie mi zależało na dobrych relacjach z Prusami i otwarciu rynku na nasze towary. Kolejna wojna i tym razem stajemy do niej sami. Chyba popsułem Prusy, bo stały się Niemcami. A to jest nagle znacznie potężniejszy przeciwnik. Chyba właśnie zrobiłem pierwszy kocioł w tej grze, tylko że to jest bez znaczenia. Ta wojna była dla nas bardzo kosztowna. Drugi kocioł w tej grze i to jeszcze totalnie niszczymy wojska niemieckie. Ile ja tych Niemiec mam zająć, żeby zakończyć wojnę? Wreszcie Kraków ma dostęp do morza. I od razu walka o prawa kobiet po wojnie. Ten moment, kiedy krakowskie PKB przebiło niemieckie. Deklaracja praw kobiet. O nie, coraz bardziej się buntują. Dostęp do Bałtyku to wzrost zainteresowania Krakowa światem. Czas zawrzeć nowe umowy na dostarczanie mebli i ubrań. Powinno to zapewnić gigantyczne wpływy z cła. Tymczasem rewolucja w Rosji, rewolucja w Niemczech. Ciekawe, czym to mogło być spowodowane. Ale tą rewolucję to nawet wykorzystam. Szogunat japoński nie jest dla armii Krakowa żadnym wyzwaniem. Co tutaj robią samurajowie? Ja też nie wiem. No, nasze granice się poszerzyły, jednocześnie wypuściłem Litwę oraz Estonię. Nowe tereny, zacznijmy tutaj od budowy urzędów, tutaj dosłownie nic nie ma. W Krakowie powstał pierwszy na świecie przemysł naftowy. Nie pytajcie się mnie jak, ale przynosi profity. Ta Rosja i jej rozrywanie przez rewolucję. O, Rosja ma teraz dyktaturę prezydencką i taką dziwną flagę. Znaczy czas, by Kraków wysunął roszczenia do ziem wschodnich, ale i też do Basarabii. No w końcu chcemy mieć Polskę od morza do morza. Mamy chyba znacznie bardziej nowoczesną armię. Trochę to śmiesznie wygląda, jakby mamy takie nowoczesne, a oni jeszcze z poprzedniej ery. Zmiażdżyliśmy przeciwnika. Bardzo prosta i przyjemna wojna. Uwierzycie, że Kraków jest jedynym na świecie producentem
ropy naftowej? Jedynym. Szejkowie z Krakowa lubią petrofunty. To już wiem, że musimy robić jak najszybciej pojazdy opancerzone. Pierwszy lot maszyną cięższą od powietrza zakończył się powodzeniem. To technologia z pewnością przetrze szlaki w dziedzinie lotnictwa. Patrzcie, jestem ptakiem. Prowadźmy lotnictwo do naszej armii. Proszę państwa, Kraków stał się bardziej proekologiczny. Wprowadziliśmy elektryczną kolej. W 1920 w Galicji Wschodniej powstały pierwsze fabryki samolotów. Czas zacząć montować czołgi i wprowadzić te potwory do naszej armii. Przekraczanie granic. Rosja i nasze państwo graniczą ze sobą, a nasi wojskowi regularnie wykonują manewry przy tej granicy i jeśli przekroczylibyśmy ją jak gdyby nigdy nic, zademonstrowalibyśmy w ten sposób naszą siłę. Myślę, że to jest świetny pomysł. Wchodzimy jak do swojego. Te ceny ropy. Jestem jedynym producentem na świecie. Chociaż rozglądam się i nie widzę tutaj, żeby ktoś miał więcej zielonego od nas. To jest jezioro. Trochę w Ameryce. I tak oto Kraków stał się najpotężniejszym miastem na świecie. Tylko trochę mu się rozrosło. Kampania Krakowem nie byłaby pełna bez krakowskiego blitzkriegu o zajęcie Pomorza. Dodatkowym celem będzie wyzwolenie wszystkiego, co się da. Czas na krakowski blitzkrieg. Jak ta nasza artyleria daje? Prawie pod Berlinem. A co to za wieżowiec? I te krowy z tyłu. Że nie uciekają? W końcu ogień idzie naprawdę tutaj niezły. Ale że tak szybko? Krakowski blitzkrieg był taki szybki, że aż nie zdążyłem go nagrać, a Niemcy się podzieliły. I nasz piękny Kraków znowu się rozrósł. Ale co to? Tak tutaj biało? A, bo wziąłem też i Rosję pod buta. I z tej pięknej okazji stworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ech, to była piękna historia, a jeżeli macie pomysły, co byście chcieli zobaczyć z Wiktorii, dajcie mi je w komentarzach. A jeżeli chcesz lepiej zrozumieć tą grę, zapraszam do serii greckiej, gdzie wszystko tłumaczę krok po kroku.